Sezonem, jakim ja żyję bardzo mocno, to jest Boża chwała. To jest coś, co mnie nakręca, rozwala i rozpycha od środka. Boża obecność, Boża chwała, Boże kawod, manifestująca się Boża obecność, która dotyka mnie zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz i która mnie prasuje i mieli. I to jest potężne i widzę, że Bóg zabiera mnie osobiście dalej i głębiej, ale widzę i wierzę i rozpoznaję, że nie tyczy się to tylko mnie osobiście, ale i Kościoła. Że Bóg zaprasza nas do wejścia głębiej i do wejścia wyżej w Jego obecności. I to, co mówię o Bożej obecności, to musisz być gościem, który nigdy nie był na żadnym spotkaniu Nations on Fire, żeby nie rozumieć, o co chodzi z Bożą chwałą i Bożą obecnością. Ja dzisiaj nie będę po raz kolejny wyjaśniał terminu Bożej obecności i Bożej chwały, bo tutaj my tym żyjemy i ja muszę pójść dzisiaj dalej. Nie mogę co niedzielę zawracać, żeby tłumaczyć te same rzeczy. Chciałbym pójść dalej. Boża obecność jest tym, co jest naszym tlenem. Bez Bożej obecności my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jedyną rzecz, którą dzisiaj bym chciał powtórzyć, jest taka, że więzień, który rodzi się w celi, on jest przyzwyczajony i to jest dla niego normą. On nie rozumie wolności, więc nie może zrozumieć, jak bardzo jest więźniem. I człowiek, który mieni się chrześcijaninem, który nigdy nie doświadczył Bożej obecności, dosłownie jest troszeczkę jak taki nowonarodzony w więzieniu człowiek, który jest zamknięty w klatce religii, i nie wie, jak bardzo jest daleko od wolności, która jest dla niego dostępna. Chrześcijaństwo bez Bożej obecności jest jak siedzenie w karcelu. Ja nie potrafię sobie wyobrazić ani jednej modlitwy, ani jednego spotkania, ani jednego mojego prywatnego szukania Boga bez Jego obecności. Ja bym oszalał w pokoju. Nie wiedziałbym, co się dzieje. Bywały momenty w moim życiu, kiedy modliłem się 20, 30, 40, 50, 60 minut i nic i zaczynałem świrować. Nie dlatego, że modliłem się i było ciężko, tylko dlatego, że nie wyobrażam sobie, jak funkcjonować bez Bożej obecności. I wpadłem w pewnego rodzaju, to tylko ja, okej, wy tak nie musicie, wpadłem w pewnego rodzaju histerię, dosłownie histerię, w której nie dbając o nic, z pewnego rodzaju śliną na ustach, ze łzami, które mieszały się z tą śliną, byłem cały mokry, byłem sfrustrowany i mówiłem, Panie, ja tak nie żyję. I chcę Ci powiedzieć, że to jest standard życia w Bożej obecności. Jeżeli nie ma w naszym życiu Bożej obecności, jesteśmy w klatce i to się musi jak najszybciej w Twoim życiu zmienić. Dzisiaj z moich obliczeń, a one nie mają pokrycia w żadnych statystykach, bo takich statystyk nie ma, ale to są moje czyste obserwacje, wynika, że znaczna większość ludzi wierzących nie doświadcza Bożej obecności. Powtarzałem kilka razy i już przestałem to ostatnimi miesiącami powtarzać, że ja po 150 kościołach, które odwiedziłem w Polsce, przestałem liczyć, a to już było z jakieś 2-3 lata temu, przestałem liczyć. Naprawdę dużo miejsc odwiedziłem. Temat Bożej obecności, temat realności Bożej, temat Bożej chwały jest owiany tak potężną tajemnicą, że nawet jak gdzieś jest on poruszany, to jest interpretowany w taki sposób, że to jest dla jakiejś zamkniętej elity. I oczywiście muszę zbalansować i powiedzieć, że są kościoły w Polsce, które mówią o tym, idą tam i doświadczają tego, ale jeżeli mówimy o średniej, to co widziałem, to jest bardzo niedobrze. I jeśli, widzisz, jeżeli na podwórku wychodzi 10 chłopców i 9 ma swoją piłkę, a ten 10 swojej piłki nie ma, to czuje się trochę nieswojo. Ale jeżeli piłka jest czymś wyjątkowym i raz na rok ktoś wyniesie piłkę, te dzieci wychodząc na każdy wieczór, na każde popołudnie bez piłki, staje się to dla nich normą. I kiedy my widzimy otaczającą nas polską rzeczywistość chrześcijaństwa, która niestety w większości opiewa o to, że raz na rok ktoś przynosi piłkę, że raz na jakiś czas ktoś wspomniał, że coś doświadczył, Boża obecność jest niewysłowionym westchnieniem, do której nie doszli wielu, wielu ludzi i ja nie patrzę na nich z wyższością, ja patrzę ze smutkiem w moim sercu, zastanawiam się, jak żyją.
Mówię to bez nazwisk, bez imion, bez miejsc, bez adresów, ale potrafimy otrzymywać zaproszenia od organizowanych spotkań przez wspólnoty, które mówią: hej, wy macie Bożą obecność, weźcie, przyjedźcie, nauczcie nas, o co z nią chodzi. Ludzie potrafią zgromadzić się w 150 osób, zgromadzić 3-4 wspólnoty, jakieś małe z jakiegoś miasteczka obok siebie i powiedzieć: hej, my nie wiemy, o co chodzi. Wierzymy, że jest coś więcej, czytamy o tym, ale my tam nie byliśmy. My musimy zmienić standard w naszych głowach. Standardem jest żyć w Bożej obecności. A przedziwnym sezonem, i nazywam to celowo sezonem, bo to nie może trwać wiecznie, jest czas bez Bożej obecności, jest czas jakiejś pustyni i z jakiegoś powodu nie idźmy w tamtą stronę, bo zaraz powie 90% Kościoła: a no właśnie, bo ja na tej pustyni dziś jestem. Nie, nie, nie. Musimy zrozumieć, normą jest życie w Bożej obecności. I to musi stać się punktem wyjścia. Wiecie, chcę odnieść się, bo bardzo dużo osób nas słucha online. Bardzo dużo ludzi odsłuchuje te kazania. Na przykład zobaczyłem, że kazanie o mocy języka sprzed 3 tygodni ma prawie 8 tysięcy wyświetleń. Więc muszę coś dopowiedzieć też dla osób, które nas później słuchają, żeby była pewna spójność. Wiecie, kiedy my jako Polacy jesteśmy troszeczkę odklejeni. Ameryka Południowa uważa Europę o 30 lat zacofaną, jeżeli chodzi o duchowość. I to nie jest, że moja żona Polskę, tylko ogólnie z kim nie porozmawiasz w Ameryce Południowej, to jest takie niewypowiedziane opiniowanie, że Europa jest jakieś 3 dychy do tyłu. 3 dekady do tyłu, jeżeli chodzi o duchowość. I wiecie, i to, co nazywa się głębokością duchową w Europie, to tam ludzie przerabiają to, wiecie, na kursach fundamentów. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak patrzę na to, co jest obszarem zainteresowania ludzi wierzących w naszym kraju, to jest tak jakby z wielkiego oceanu wybrać wiaderko wody, postawić i powiedzieć: to jest ocean. Nie, to jest jakaś próbka oceanu, tam jest ocean, to jest wiaderko. To jest bardzo ograniczone, aby powiedzieć: to jest ocean. I my, kiedy poruszamy Boże tematy, większość tematów, które ja tu poruszam, to wszystko jest ABC. My rzadko kiedy odchylamy się na D. Czasami się zdarzyło, że liznęliśmy EF. Wiecie, i ci, którzy są dalej, jest takich kilka osób u nas w kościele, nazywam ich takimi trochę weteranami wiary, niekiedy przychodzą do mnie po spotkaniu i mówią: pastorze, z tak pełnym szacunkiem i uniżeniem: pastorze, a czemu ciągle tak płytko idziemy? Przecież w tym temacie można było znacznie dalej pójść. Ja mówię: tak, ale staramy się nie zgubić całego pociągu. Nie sztuką jest w lokomotywie wcisnąć nitro i zgubić całą wycieczkę. Celem jest zajechać na koniec do stacji wszyscy razem. Więc my nie budujemy klubu 30-osobowego, który będzie klubem komandosów, ale nikt ich nie będzie rozumiał i znał. Chcemy prowadzić siebie nawzajem wszystkich do tego miejsca wysokości i głębokości. I dla tych z was, którzy kręcą się wokoło wiaderka i słyszą kazania, które czasami są troszeczkę spoza wiadra, zastanawiałem się: ty, ale to jest tak niszowe, że my w to nie idziemy. Niszowe u nas, ale nie niszowe w świetle słowa i nie niszowe, jeżeli popatrzymy na chrześcijaństwo ogólne, a nie tylko przez pryzmat naszego polskiego doświadczenia. My w Polsce dzisiaj dalej się zmagamy i jest prawie 50-50, czy kobieta może nauczać. To jest las i to taki głęboki. Wiecie, my kręcimy się wokoło obszarów, które po prostu świadczą, że mleko jeszcze dalej się sączy. Że jeszcze się mleko leje. Ale nie możemy się ciągle tym usprawiedliwiać: o, tak już jest, więc musimy w tym obszarze się znaleźć. Nie, nie, idziemy dalej. Idziemy dalej i chcemy zajść dalej. My chcemy więcej Bożej obecności. My chcemy więcej Bożej chwały. I my pragniemy, aby inne kościoły też doświadczały więcej Bożej chwały. I chciałbym, żeby huknęło najpierw tu, ale jak huknie w Bydgoszczy, nie będę miał z tym problemów. Aczkolwiek zapytam Pana, czemu. Więc kochani, my potrzebujemy Bożej chwały, amen?
Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym wam powiedzieć o pewnym doświadczeniu. Kiedy ja jestem głodny, to nie bez powodu Polacy mówią, głodny to zły. Okej? Ale teraz bez śmiechów przeróbmy to i przemyślmy. Kiedy jesteś w pracy i podejmujesz bardzo ważne decyzje, kiedy podejmujesz bardzo istotne ruchy, kiedy potrzebujesz być bystry, ostry, wyostrzony mieć wzrok na sytuację, czy głód pomaga, czy nie pomaga, kiedy jesteś wygłodzony, wysuszony, niedojedzony, niedopity? Dla mnie bardzo przeszkadza. Ja czuję się, że na rezerwie jadę, siorbie mi z nerek, z bebechów, z żółci, ale jest za mało. Potrzebuję doładować, potrzebuję ruszyć, dlatego staram się żyć w taki sposób, że śniadanie jest dla mnie ważne. Ważne, nieważne ile jest po wstaniu, ale muszę to zrobić, żeby mi starczyło prądu na ważne momenty. I czasami lecę na fantazji 8, 9, 10 godzin i patrzę, że jest kolejne spotkanie, kolejne i widzę, jak jestem już coraz bardziej nerwowy. Nie potrafię tego wytłumaczyć, wiem, że tu są mądrzy ludzie, którzy by to potrafili, ale ja mówię jak chłop do chłopa, okej? Okay? Drogie panie, nie przejmujcie się, chodzi o prostotę. Więc zobaczcie, jest coś takiego, jak się zaczynasz rozkojarzać. Jest coś takiego, jak zaczynasz być taki roztrzęsiony, rozdygotany, nie możesz się skupić i łatwo jest cię, łatwiej, tak powiem, jest cię wyprowadzić z równowagi. I czasami mam po prostu, mówię, jak z kimś jest, mówię, stop, musimy zjeść, przerywamy to, bo po prostu już nie dam rady. Nie chodzi o to, że nie mam sił. Coś źle pracuje we mnie, kiedy jestem głodny. I wiecie, i bywałem też na spotkaniach takich luźniejszych, gdzie ktoś zaprosił do domu i miał być obiad o 13. Jest 14, goście jeszcze w podróży. Okazuje się, że ci, którzy są w podróży, mają składniki, z których będziemy dopiero gotować. Byłem na kilku takich spotkaniach i mówię sobie wewnątrz, oczywiście nigdy na głos, można było to powiedzieć, zajechałbym na Orlen. I wiecie, i co się wtedy dzieje? Wtedy zaczynamy rozmawiać o wszystkim i o niczym. Staramy się, żeby było miło, ale coraz bardziej czuję, że te żarty mnie już nie śmieszą i coraz bardziej czuję, że mam dużo wysiłku włożyć, coraz więcej, jeśli mam trzymać flow. Atmosfera nie jest taka, że chce mi się gadać, hej, chce mi się jeść. To nie chodzi o tego człowieka, tylko czegoś mi brakuje. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie będziesz nasycony w duchu, jeżeli twoja dusza nie jest nasycona Bożą obecnością, to właśnie będziesz w takim stanie funkcjonował. Będziesz poddenerwowany, rozkojarzony, nie będziesz się mógł sfokusować i będziesz wiecznie rozjechany. Chcę być z wami całkowicie szczery, nic nowego od 7 lat, od 9, jak ktoś mnie słucha, od 4 tu w Warszawie. Ja zawsze karty na stół. Wiecie, wielokrotnie już przepraszałem moją żonę. Ponieważ nie chcę się usprawiedliwiać, ale chcę troszeczkę wam przedstawić sytuację, żebyście mogli się trochę do niej odnieść. Wiecie, jak ktoś trochę ma wyobraźnię, to wie, że mam sporo presji na swoim życiem. Ogólnej, nie tylko teraz w zawodzie, ale tak ogólnie. Jest mnóstwo decyzji. Jestem uwikłany w wiele rzeczy. I trudno jest utrzymać pion. To nie jest łatwe w moim życiu, dla mnie to jest trudne. Zawsze miły, zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty. I nie chodzi o udawanie, chodzi o to, że rozwalają mnie te sytuacje. Im więcej trudnych, cięższych sytuacji, tym bardziej cię to rozrywa. I to jest normalne, bo tak jesteśmy jako ludzie skonstruowani. I nieraz po prostu wyleje się ze mnie jakaś gorycz, która nie powinna się wylać. Ja nie mówię, że nawyzywałem żonę, bo takich akcji nigdy nie było. Ale mówię, że uniosłem głos, zachowałem się szorstko, nie tak jak powinienem. I w tym momencie ja czuję, że to jest uzasadnione. Ale za 5, 10, 15, w innym przypadku 3, 5 godzin łapiesz, że to było nie okej. I kiedy wracasz do Bożej obecności, na ile wlewasz w siebie Bożą obecność, tak to nazwę, na ile następuje ten wlew Bożej obecności w ciebie, na tyle rzeczywistość się wyostrza, i widzisz, co się wydarzyło. I analizujesz, czy jeszcze obok kwiaciarnia jest otwarta, czy już nie. I wtedy już nikt nie musi mnie przekonywać do przeprosin. Wiesz dlaczego? Bo ja już wiem.
bo Jego obecność wprowadza światło i rzeczywistość taką, jaką ona jest. I teraz przychodzę i przepraszam moją żonę. Możesz zapytać mojej żony, ona może nie widzieć mnie przez 7 godzin, po 7 godzinach usiądzie ze mną na 20 minut i ona ci powie, czy ja byłem przez ostatnie 7 godzin w Bożej obecności, czy nie. Nie zawsze to jest albo moja kochana, albo wiecie, zadyma, nie. Ale to widać, czuć i słychać. I chcę ci powiedzieć, kiedy chodzisz w Bożej obecności, te poddenerwowanie cię nie dotyczy. Tak jakby pompujesz ten balon, te okoliczności pompują balon i wiesz, że balon ma swoją granicę. Jak go przepompujesz, to wiesz, co będzie. I więc okoliczności, złe sytuacje, złe rzeczy wpompowują w ciebie te negatywne rzeczy, wpływają na ciebie negatywnie. Ale kiedy masz obok w swoim życiu Bożą obecność, to tak jakby z drugiej strony balonu było wyjście tego negatywnego powietrza i ten balon nigdy nie wybuchnie. To jest fenomenalne, jak to działa. Boża obecność nie tylko pozwala ci nie pobić męża żony. Kurczę, nikt się nie śmieje. Jesteście, nie wiem, stypa jest, ktoś zginął. Dalej myślicie o tej dziewczynce z historii tego pana z pierwszej historii. Mówiłem, wyzdrowiała. Idziemy do przodu. Kościele, amen? Amen. Więc teraz to nie tylko jest o to, że złość się rozładuje, ale chodząc w Bożej obecności, chodzisz w Bożej miłości. Jego cierpliwość jest w tobie i powiem ci więcej. Podejmujesz właściwe decyzje. Nie podejmujesz ich w oparciu o emocje, bo emocje są podporządkowane pod Boże światło. Ale na ile nie będzie Bożej obecności, a będzie teoria, na tyle te doświadczenia będą tylko teorią i będziemy próbować w praktyce jakoś wsadzić tą teorię i analizować, czemu kwadrat nie wchodzi w koło. Czemu się nie, to nie jest kompatybilne. Czemu trójkąt nie znajduje wejścia w szufladkę w kształcie rombu. Bo to nie ten kształt. I później próbujemy, Panie, zatrzymaj mnie, bo pobiję. No nie, nie, to już jest balonik przepompowany. I my potrzebujemy Bożej obecności, aby egzystować, aby funkcjonować. Jeżeli masz Bożą obecność, masz radość. Powodem, dla którego nie ma radości, to nie jest intro, ekstro i tak dalej. To jest inny temat. Boża obecność jest czynnikiem decydującym, czy jesteś wesoły, czy przybity. Ale pastorze Jakubie, w moim wiaderku, tak, w twoim wiaderku zrozumienia nasłuchałeś się coachingowych mów. A my głosimy w słowie, co jest powiedziane. Słowo weryfikuje mężczyznę, kobietę, szalonych, spokojnych i może inaczej będziesz tą radość okazywać. Tak jak ja, kiedy kiedyś dostałem sos aioli w prezencie, a powiem ci, że jak mi zmieszasz majonez z czosnkowym, to masz mnie. I dostałem aioli w prezencie w słoiku i mówię tak, o, jaki dobry sos, kiedy mnie zapytano. Rewelacja i wiecie, pieśń. Ale był drugi człowiek, który dostał ten sos i też został zapytany jak. Najlepszy sos, jaki w życiu zjadłem. To samo zrozumienie, ale inna ekspresja. Ja nie mówię o ekspresji, ja mówię o tym, co dzieje się w środku. Nie możesz porównać się ze mną, bo prawdopodobnie przegrasz w ekspresji. Chodzi o środek. Środek weryfikuje. Nie musisz podskakiwać przez uwielbienie. Może masz powody, dla których nie podskakujesz. Chętnie poznam, nie wiem, czy się zgodzę, ale okej, nie idźmy tam. Natomiast uważam, że środek dla nas wszystkich prawo jest te same. I my potrzebujemy się z nim skonfrontować i przestać uzasadniać, dlaczego jest dziwnie w moim życiu, tylko powiedzieć, chcę, aby się to zmieniło. Chcę wolności, chcę radości, chcę miłości i chcę działać w prawdzie. Amen? Alleluja.
Ewangelia świętego Jana 6,35 mówi, Jezus im odpowiedział, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Gwarantuję dla Dawida i Estery, że po dzisiejszym obiedzie, na który ich zaprosiłem, nie będą łaknąć. Nie będą pragnąć, ale do pewnego czasu. Natomiast jeżeli rozmawiamy o Bożej obecności, jeżeli chodzisz w Bożej obecności, to powiem Ci, poziom satysfakcji rozwala skalę. Poziom zadowolenia w Panu rozwala skalę. Umieliśmy liczyć od 1 do 10, operowaliśmy z trójki na czwórkę, później goniliśmy 5, 6, 7 skala, rozumiecie? O, chciałbym być na 10, szczęśliwy na 10. Pewnego dnia mówisz, co to za żenująca liczba 10? Ta liczba w ogóle nie oddaje tego, co przeżywam z Panem. Bij skalę na 100! Pewnego dnia patrzysz na 100 i mówisz, kiedy to było? Stare dzieje. Przebijamy dalej. Zmienia ci się perspektywa, zmienia ci się skala, zmienia ci się postrzeganie, bo Boża obecność cię rozciąga. Boża obecność wchodzi na nowy poziom w twoim życiu, co automatycznie sprawia, że ci się skala zmienia. Już cię nie satysfakcjonują rzeczy, które satysfakcjonowały cię wczoraj. Chcesz więcej. Z Bożą obecnością to jest bardzo ciekawie. Bo kiedy jesz hamburgera, to z każdym kolejnym gryzem jesteś coraz bardziej pełny. A kiedy kosztujesz chleba żywota i wody życia, którą jest Jezus, Duch Święty, wtedy z każdym kolejnym gryzem fakt rośnie satysfakcja, ale zwiększa się głód po więcej. I to jest genialne. Pozwól, że powiem Ci tajemnicę, a resztę rozbijemy później. Powodem jednym z kilku, dla których ludzie nie są głodni więcej, bo dawno nie doświadczyli świeżości Bożej obecności, bo każdy jeden kolejny nowy gryz zapala Cię po więcej. Jedliście kiedyś deser, mimo że jesteś już pełny, ale masz drugi żołądek, okazuje się, że trzeci się odzywa? Obiad już jesz i już nie możesz. Ale wtedy wchodzi słynny polski tekst, ziemniaczki możesz zostawić, ale mięsko i surówkę zjedz. Dobijasz się tym obiadem. Jesteś już pełny, mówisz, nie ma szans. I nagle wjeżdża. Nagle wchodzi tort. Sernik. Beza. Beza. Są fani tiramisu. Wjeżdża to. Oj. I nagle mówisz, dobrze, ale tylko kawałeczek, taki malutki. Siostra, która ci nałożyła kawałeczek, ma wrażenie, że kawałeczek spadł pod stół, bo już go na stole nie ma, ale patrzy na twoje policzki jak upchane z lewej, z prawej i mówi, to może jeszcze kawałeczek. Po 2 kawałeczkach okazuje się, że jest 3 kawałeczek. Tylko, że capacity się nie zwiększa. Rozpychasz to, ale brniesz w stronę granicy. Z Bożą obecnością wraz ze spożyciem chleba żywota rośnie pojemność. I to jest fenomenalne. Nigdy nie sięgniesz po 100. Zawsze masz gonić 100, ale nigdy jej nie dostaniesz, dopóki żyjesz tu na ziemi. Tak to działa. Więc my chcemy gonić po więcej. Chcemy się rozpychać. Chcemy rozpychać się, aby nasz zbiorniczek, nasza pojemność naszej świątyni mogła absorbować więcej Bożej obecności. A więc wraz ze spożyciem popyt rośnie, ale i także pojemność rośnie. O kurczę, to jest grube. Więc my chcemy iść do przodu. Chcemy kosztować tego chleba. Chcemy kosztować tej wody po to, aby żyć w spełnieniu w Nim. I teraz uwaga, muszę to dodać. Wielu ludzi mówi, tak, modlę się do Pana o przełom z moim kredytem. Nie o tym mówimy. W ogóle nie mówimy o Jego ręce, która może czynić cuda, przenieść górę, rozbić Jerycho, rozdzielić Jordan. W ogóle nie mówimy o rzeczach zewnętrznych. Rozmawiamy cały czas o wnętrzu. Ale pastorze Jakubie, żebyś ty rozumiał, jaką ja mam sytuację. Dawaj się zamienimy na tydzień z moimi butami. Widzieliście tą fakturę, która spłynie w lipcu? Zamień się ze mną butami. Na ten jeden tydzień. Dokończ za mnie lipiec.
Widzisz, ja też mam swoje sytuacje. Po ludzku jestem umoczony. I nie mogę pozwolić, żeby zewnętrzne sytuacje wpływały na moje wnętrze. Powiem więcej. Trochę zawinę to, co powiedziałem. A może ma wpływać w taki sposób, że ja jeszcze bardziej zbliżę się do niego ze względu na zewnętrzne ciśnienie. Nie możemy pozwolić, aby zewnętrzne sytuacje i okoliczności wpływały na to, jak jest z nami w środku. To jest coś, co trzeba sobie wyznaczyć za standard, do czego zmierzamy, do czego gonimy. Łatwo ci powiedzieć, pastorze Jakubie, gdybyś znał moją sytuację, każdy ma sytuację. Tu nie ma na tej sali człowieka, który nie ma sytuacji. Tak, może masz trudniejszy sezon od innych, ale to jest wciąż sezon, a życie nie składa się z jednego sezonu, a z wielu. I my mówimy o życiu, a nie o jednej sytuacji, w której dziś dostałeś złego kola, że ktoś miał z twoich bliskich wypadek, hipotetycznie. To nie jest łatwa sytuacja. Nie możesz siedzieć, juhu, bo to nawet by wyglądało arogancko, ale nie możesz być zamordowany. Pomyśl sobie, żeby Jezus dostał strzała informacyjnego, Łazarz umarł i Jezus popadł w depresję. Jezu, ale ty masz moc, coś z tym jeszcze... Nie, daj spokój, umarł. Obiecałem mu, że zjemy ostatnią wieczerzę. Nie zdążyłem. Co da ten moment upadku w tym momencie? Musimy iść dalej. Nasz czas się nie skończył. I aby iść dalej, potrzebujemy Jego paliwa, Jego obecności, Jego życia. Więc On jest tym chlebem, On jest tą wodą i tego potrzebujemy. W Ewangelii Świętego Mateusza 5:6 jest napisane: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Kto będzie nasycony? Ten, kto łaknie. A wiesz, ja przyszedłem popatrzeć. A ja tak zobaczę, jak coś się wydarzy, to wydarzy, jak nie wydarzy, to nie wydarzy. A ja to nie mam wielkich oczekiwań. Postaw do wzoru i zgadnij, jaki będzie wynik tego równania. Czy myślisz, że my, nie wiem, guarany łykamy przed każdym nabożeństwem i się nakręcamy? Dawaj, musimy ich nakręcić. Nie. Co nas nakręca? Dlaczego my ludzi nakręcamy? Bo my chcemy wzbudzić te oczekiwania, bo jeżeli nie będzie w nas oczekiwań, to nie będzie nasycenia. Bo Bóg odpowiada na pragnienie serca. Jeżeli przyjdzie ekipa, siądzie i powie: a człowieku, zmusili mnie 11, wszyscy na kajakach, na grillu, w polu, na łące. Ja siedzę na nieklimatyzowanej bazie wojskowej. Nudno tu, mętnie tu, świeżego powietrza nie ma. Takie młode laski to se mogą skakać. Ja mam swoje lata, już mam 29 lat. Oni chyba muszą mieć płacone. Nie, oni chcą Pana. I dlatego my się nakręcamy, bo my chcemy Pana. Bo jeżeli przyjdziesz i widzisz, i posłuchaj, tak czuję, że ktoś walczy ze sobą o zmianie Kościoła. Tak teraz czuję. Od kilku tygodni masz myśli o zmianie Kościoła, bo ciągle ci tu spokoju nie dają. I sobie myślisz, znowu strzał na twarz, znowu nie dają poczucia komfortu. Słuchaj, jeżeli tam znajdziesz Bożą obecność, gdziekolwiek to będzie, okej. Ale jeżeli twoje wyjście będzie ucieczką spod konfrontacji, masz kłopot. My potrzebujemy się ciągnąć wzajemnie w Bożej obecności. My potrzebujemy się impulsować. Ja spałem dzisiaj z 4 godziny. I jakbyśmy policzyli podskoki, prawdopodobnie skakałem z większości z was, z całej sali, prawdopodobnie top 5. Nie wiem, nie patrzyłem na was, ale wiem, ile ja skakałem. Dlaczego skakałem? Dlaczego zamykam oczy? Dlaczego robię te ruchy? Myślisz, że moje ciało jest 365 dni w roku naładowane?
Nie. Co ja robię? Ja w swoim ciele, w swojej duszy i w swoim duchu ogłaszam sam sobie: koleżko, teraz pragniemy. Teraz się pobudzamy. Teraz oczekujemy, bo będą nasyceni ci, którzy oczekują. Możesz powiedzieć, a nikt mi nie będzie nic nakazywał. Okej. Twój wykres cię skonfrontuje. Poziom twojego nasycenia cię niech usprawiedliwi lub skonfrontuje. Jeżeli jesteś nasycony Bożą obecnością, nałóż na mnie ręce, chcę tego, udziel mi tej obecności. Udziel mi tego obłoku chwały. Mi jest mało, ja potrzebuję więcej. I ja nie dążę do tego, że wszyscy muszą skakać. Dążę do tego, że musi twoje serce skakać. Musisz oczekiwać. Nie mogę oczekiwać od człowieka, pozwólcie, że przeskoczę wszystkich, 95 lat na taki koturnie i powiem skacz. Come on, no bez jaj, rozumiecie? Swoi już niektórzy wyskakali. Bądźmy normalni. Ale chodzi o to, żeby nie było akcji, w której jak jadę na stadion Legii i gryzę krzesełka plastikowe, flagami macham, a przychodzę do kościoła i dzisiaj jest dzień, który oby skończył się. Na, 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 na. Na stadionie? Legia! Warszawa! W kościele? Dzisiaj jest dzień, który do nam... Na urodzinach o 14? 100 lat! W kościele? Ja nie mam głosu. To nie krzywdź i na urodzinach. Widzicie? Come on! Musimy wygrzebać z siebie religię. A więc Biblia mówi, że błogosławieni, którzy łakną, oni będą nasyceni. Psalm 107, werset 9 mówi do nas: napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Masz drugie miejsce w Biblii, które mówi o tym samym, ze Starego i Nowego Testamentu. Co jest napisane? Napoił duszę i napełnił duszę. Ale jaką? Pragnącą i jaką? Głodną. Byłem na nabożeństwie, nic się nie wydarzyło. Moje pytanie jest, czy twoja dusza była głodna i spragniona? Dzisiaj wstałem wcześniej rano, wyszedłem na Wawerskie ulice i to, co było piękne, że maks, co było słyszalne, to tylko samoloty, które rano po 6 wychodziły. Cisza, ptaszki. Czemu tam jestem? Co robię? Nakręcam się już od samego rańca. Wychodzę, jak chłop z chlewa w takim stroju typowym, takim moim domowym. Ja mam takie swoje stroje, których nikt nie może widzieć, bo byście myśleli, że bezdomny maszeruje i to taki niedospany. Mam takie swoje, lubię. Każdy facet mnie rozumie. Więc brnę w tych swoich szatach, staję na środku ulicy, nic nie jeździ. Dzisiaj, Panie, uderzenie chwały. Ale mogłem rypać do 9:50, wpaść tu o 10:59, rypnąć tam religijną modlitewkę, wygłosić wam kazanie, większość by się nie połapała, że dopiero z łóżka wstałem, bo dobrze by brzmiało i byłoby miło i przyjemnie. A w niebie, wiesz co odnotowali w dzienniku? Nowczerć nieobecny. Ja chcę chwały, a nie zaliczyć obecność. Ja chcę tu Bożej obecności dziś doświadczyć. Ja nie tarabanię z Wawra tutaj na Modlińską, żeby odhaczyć. Nawet jakby było klatkę w klatkę. Nie opłaca się wychodzić, jak ma się nic nie wydarzyć. Musi się wydarzyć, ale wydarzy się tylko, jeżeli będziemy głodni i spragnieni. Więc my potrzebujemy podnieść standard myślenia o spotkaniach, na które przychodzimy. O, środa, kto tam dziś prowadzi? Piotr. Piotr, jak wiemy, jak prowadzi. Przygotuje 8 wersetów w 5-minutowym wstępie, bo to jest nauczyciel słowa. Powie nam, co mówi słowo. Później puści piosenki i będziemy się modlić. O 23 powie dwie rzeczy i później skończymy. Hipotetycznie.
come on, pokutuj. Powiedz, Panie, tak nas zaskocz, że on będzie tak pijany w duchu, że nie będzie wiedział, czy z tyłu Biblię czyta, czy z przodu. O, weszła Natalia, skoro weszła po uwielbieniu, to znaczy, że teraz ofiara. Już wyprzedzasz, już wyprzedzasz! Po co? Niech nakręca cię ta jedna rzecz. Boża chwała. Boża obecność, której chcemy doświadczyć dzisiaj i na każdym dniu twojego życia, zarówno prywatnie w twojej komorze, w twoim życiu twojej rodziny, w twoim modlitewnym spotkaniu twojej grupy domowej, w środę, w piątek, na zawodziu, gdziekolwiek jesteś, na czasie poruszenia, który będzie w sierpniu, na This is our time. To musi być inwazja chwały. Wiecie, dlaczego odważnie cały rok mówię, że This is our time to nie jest zwykła konferencja? Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo ja wiem, jak bardzo pragnę przez cały rok. I choćby połowa przyszła na muła, ja sam wiem, jak wyciągnąłem przez rok. Sam wiem, jak zwijałem żyłkę w wędce nieba na ziemię przez ostatni rok na This is our time. Dlatego z taką odwagą mówię, będzie inwazja, bo ja sam wiem, co ja przez rok robię w tym temacie. Pomyśl, co by było, gdyby przyszło 3000 nafukanych, naładowanych ludzi na Bożą inwazję. Expo 21 by zniknęło jak Marywilska. Tyle, że Bożym ogniem. Zniknęłoby. Zapaliłaby się Warszawa. Są sytuacje prawdziwe, prawdziwe, gdzie kilkadziesiąt lat temu było spotkanie modlitewne w jednym zborze, nie w Polsce, jeszcze niestety nie, gdzie sąsiedzi z bloków wokoło budynku wezwali straż pożarną, bo nad budynkiem unosił się ogień, płomień ognia. I kiedy straż pożarna przyjechała, obszaili i mówią, ty, ale to ogień, ale to się nie pali. Straż pożarna stała jak niedorozwinięta i nie wie, co się dzieje, bo nie wiedzą, co robić. Się pali, ale nie spłonę. No, nie wiedzą, o co chodzi. Wchodzą, a tam się kościół modli. Fizycznie się płomień ognia zamanifestował nad budynkiem, że ludzie, którzy nie byli w tym czasie w budynku kościoła, byli sobie przeciętnymi obywatelami, którzy pewnie słuchali jakiegoś radia, spojrzeli przez okno i mówią, Heniek, wzywaj straż, bo się pali. I tak, paliło się w ich sercach, do tego stopnia, że w wymiarze fizycznym płomień ognia stanął nad kościołem. Wiesz, czego ja szukam? Ja nie szukam tego zewnętrznego. Jak te wszystkie atrakcje w wymiarze fizycznym się pokażą, będzie super, bo to jest niezwykłe doświadczenie. Ale tu jest nasz cel. Tu! Naszym celem nie jest 3 rolo w lewo, 3 w prawo. Im dalej polecisz po modlitwie, tym większe namaszczenie. Nie. Już widziałem takich cyrkowców, takich udawaczy, że oni na siłowni to chyba ćwiczą jedynie skok w tył. I tak, widziałem przejawy mocy. Naprawdę, widziałem szalone rzeczy. I to jest naprawdę fenomenalne, potężne, niezwykłe, rozwala głowę, ale jest nieporównywalne z tym, co dzieje się tutaj. Tu jest cały fenomen tego, co Pan czyni z tobą wewnątrz. To jest genialne doświadczenie. Genialne. I my tego tu szukamy. Od 4 lat to miejsce tego szuka. Doświadczenia Bożej obecności. I Bóg jest wierny, bo w pewnych kręgach, gdzie nie życzą nam śmierci, jesteśmy rozpoznani jako miejsce, w którym jest Boża obecność. Wiele miejsc wysyła swoich liderów uwielbienia, którzy przez ostatnie 3 lata przyjeżdżali tutaj na piątkowe wieczory uwielbienia, żeby się stajniaka poprzyglądać, poczerpać i patrzysz, nagle ruszyli z piątkowymi wieczorami uwielbienia. Jakbyście policzyli w ostatnie 3 lata, ile ruszyło miast z piątkowymi o 19 wieczorami uwielbienia, to by się wam puzzle ułożyły. Ci, którzy tutaj pojawiali się, pojawiali, nagle pach wieczoru uwielbienia i mówią, Boża obecność.
Tu jest Boża obecność. Ale nam jest mało. Nie chcemy stać z brodą do góry. Chcemy pokornie mówić, dziękujemy za to, co jest. Przywilejem jest za to, że ludzie przyjeżdżają czerpać, ale my idziemy po więcej. W momencie, kiedy podpiszemy się sobie copyrights, prawa autorskie, że to jest nasze przebudzenie i to jest nasza obecność, jest po nas. To jest Boża obecność, Jego suwerenne, autonomiczne działanie, a my mamy przywilej, będąc głodnymi i spragnionymi, czerpać z tej obecności. A więc napoił duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Więc musisz sobie odpowiedzieć, czy ty pragniesz i czy jesteś głodny. Księga Psalmów 63:2 mówi do nas, Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. To jest pozycja, która powinna być nie tylko na wielkich konferencjach, jeżeli tylko cokolwiek chcesz odpala. Tu masz instruktaż kościelny, otwórzmy to jeszcze raz, jeżeli możemy, 63:2, jest napisane, Tyś Bogiem moim, pomyśl sobie, że słyszysz sąsiada, który jest obok ciebie na krześle w trakcie uwielbienia. Nie jest to człowiek sceny, nie jest to człowiek służby uwielbienia. Jest to po prostu twój brat, twoja siostra, która stoi obok ciebie na spotkaniu i słyszysz z jej ust desperacko wydobywające się słowa, które brzmią tak. Ty jesteś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak moja dusza pragnie Ciebie. Co masz wrażenie? Chyba się ktoś nakręcił. Niektórzy uznaliby to, weź się uspokój. Rozłóż ręce jak szybowiec i próbuj złapać jakiś wiatr. Nie bądź jakimś myśliwcem, zamień się w szybowiec. Ale ja zamierzam atakować, ja zamierzam napierać, ja zamierzam być gwałtownikiem, ja zamierzam pragnąć, ja zamierzam chłonąć Bożą obecność, zamierzam prowokować trzęsienia ziemi. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że człowiek jest nazwany młotem, którym Bóg w swoim ręku kruszy narody. Chcę być takim młotem. Chcę być takim młotem w Bożym ręku. Jestem młotem, chcę powiedzieć. Jestem młotem, pragnę być młotem, którym Ty używasz do tego, aby miażdżyć narody swoją obecnością. Miażdżyć narody swoim namaszczeniem. To jest to, co jest w moim sercu. To jest to, co mnie nakręca, aby być Bożym narzędziem w Bożym ręku. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam... Hej, nie. Musimy to zrobić z wiarą. Musimy to zrobić z jajami. Musimy to zrobić z przekonaniem. Ale bracie, ja przeżywam to w swoim sercu. Okej, jeżeli na Legii tego nie przeżywasz, jeżeli na urodzinach tego nie przeżywasz, jeżeli grillem nie rzucasz po nocach, zrozumiem, ale jeżeli tam jesteś rozstrzelony, a tu ciągniesz muła, coś jest nie halo. I teraz jeżeli myślisz, że naszym celem jest dorównać do grilla, to chcę ci powiedzieć, że nie, bo większej chwały jest godzien Bóg niż grill. Mnie na niektórych spotkaniach tak rozrywa, że ja się czasami wolę usunąć. Po prostu rozsadza mnie. Więcej Ciebie, Panie. Ale można też powiedzieć, Panie, jeśli zechcesz. Jeśli nie, to oczywiście spoko, tak ostatnio było 38 lat. Ale żebyś chciał, to tak tylko troszkę. Why? Dlaczegoż? Por qué? Więcej. Jest więcej.
A więc Psalmy 63, kontynuujemy, 6-7 werset mówi: dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. To już jest korba. To już jest człowiek jednego celu. To już jest człowiek jednego marzenia. Ja się już nie mobilizuję tylko na świątynię. Ja już się nie mobilizuję tylko na zjazd. Ja się już nie mobilizuję tylko na event. Ja już jestem pożarty tym i w dzień, i w noc. Ale później tam uda nam się w grudniu Biblię wyciągnąć. Patrzymy fragment człowiek według Bożego serca i mówimy: Panie, ja też chcę być człowiekiem według Twojego serca. Tak jakbyś podjechał, nie wiem, polonezem i powiedział: zróbcie z tego Lambo. Panie, to trzeba wszystko zmienić. Możemy znaczek przykleić na tył ewentualnie, a tak to wszystko trzeba zmienić, bo to nie poniesie tych przeciążeń, tych przyspieszeń, tych zakrętów. To w ogóle ten kształt nie pozwoli tego rozpędzić. Trzeba zmienić swój kształt. Widzisz, jak jedziesz na rowerze na wyprostowanym, to dojdziesz do pewnego oporu powietrza, który przebijesz tylko, jeżeli zmienisz swoją postawę. Musisz zmienić swoją postawę w modlitwie często, jeżeli chcesz zajść dalej. Najpierw w sercu, później na zewnątrz. Jeżeli jesteś 30 lat wierzący, musisz znać coś więcej niż tylko program Szybowiec. Jest coś więcej. Nie robię tu ci zawstydzenia. Próbuję cię zimpulsować, żebyś rozerwał wykładzinę podczas pieśni, którą będziemy grali po słowie. Abyś poszedł dalej, abyś poszedł głębiej. Ofiara była w planie wpisana po nabożeństwie, po słowie. Ale powiedziałem: przenieście ją przed słowem, bo nie wiem, gdzie będziemy po słowie. Chcemy Bożej obecności. Nic mnie nie syci. W 12 roku życia wyjechałem z domu. Świata już trochę widziałem. Plus minus 50 krajów. Pobawiłem się, potańczyłem, pochlałem, poćpałem. Nie kontynuujmy. Wszystko, co się dało, zajrzałem. Spotkałem się z ludźmi ohydnie bogatymi, którzy zabrali mnie na różne dziwne atrakcje. Śmiesznie, ale to nie syci. To w ogóle nie syci. Nie ma rzeczy materialnej. Nie ma słów, które możesz usłyszeć od człowieka. Nie ma kwoty, którą możesz mieć na koncie, która jest w stanie powiedzieć ci: Jezu, czuję się spełniony. Możesz to osiągnąć tylko w Bożej obecności. Tylko w Bożej obecności. I pozwólcie, że powiem wam, że jesteśmy plus minus na 70% tego kazania. Zbliżamy się już do ostatnich okrążeń. I ktoś powie: amen, pastorze. Tego chcemy. To jest dobre. Namówiłeś mnie. Albo Duch Święty mnie namówił, bez żadnych podtekstów. Serio tego chcę. I idę teraz do tych, którzy już tego chcą, a tego nie doświadczają. Bo są ludzie, którzy się nakręcili, którzy chcą, którzy przychodzą. Mówią: come on, ja tego chcę. I nic się nie dzieje. Załóżmy, że zastosowałeś to wszystko, co było do tej pory powiedziane. Załóżmy, że zastosowałeś kazanie tydzień temu, które było. Mam nadzieję, że kojarzycie. Tydzień temu też głosiliśmy. To jest złożone do reszty. To nie jest dzisiaj oddzielne od tygodnia wcześniej. Moja żona ten temat Bożej obecności tak naprawdę zaczęła przygotowywać 3 niedziele temu. I jesteśmy w kontynuacji. Więc nie możesz wyrywać tylko: o, to ja robię, na łożu rozmyślam. Nie, sprawdź to wszystko. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Więc pomyśl sobie, wracamy do tej historii. Nie martwcie się, nie jest daleko do mety. Pomyśl sobie o tym, że wracamy do tej historii, w której najadłeś się, wszedł ten deser, wszedł drugi kawałek ciasta, trzeci i naprawdę osiągasz maksimum, mówisz: kropka.
Już nawet jakby ci dopłacili, nie dasz rady. I nagle przychodzi ktoś z twoim ulubionym daniem, takim załóżmy pad thai. 700 gram makaronu, 7 tygrysich krewetek, generalnie kilogram na talerzu. I ty mówisz, kiedyś takie w Tajlandii. A ktoś mówi, to te, facet z Tajlandii, który ci to zrobił, mieszka obok. To jest dla ciebie. Masz, jedz. 700 gram makaronu. Zjesz? Nie ma szans. Nie ma opcji. Nieważne, jak będzie dobre, nieważne, jakbyś tego chciał, nie weźmiesz, bo nie masz już gdzie tego wsadzić. I jedną z zasad, która niestety nie pozwala nam przyjąć więcej Bożej obecności, jest to, że jesteśmy już zapchani czymś innym. Jesteśmy zapchani już czymś innym. Nasz umysł jest zapchany, nasze myśli są zapchane, nasza fizyczność, nasza cielesność, nasza dusza, nasze emocje są już przebodźcowane, zapchane, zarypane. I nagle przychodzisz i mówisz, o Panie, a zbiornika się już wylewa, szambo pełne. Lałeś kiedyś do pełnej butelki? Nie musicie być wielkimi znawcami fizyki, żeby wiedzieć, że jak będę tu lał, to się będzie wylewało. I nazywam to duchową higieną. Jeśli chcesz żyć w Bożym chlebie i Bożej wodzie, to nie możesz naupać się kajzerkami, a później wziąć Boży bochenek i udawać, że kajzerek nie ma. Nie możesz się naupać Sprite'em, Colą, Pepsi, Mirindą, Mountain Dew, a tych, którzy w ogóle już nie mają do siebie szacunku, to Monsterem i Tigerem, i później wziąć wodę i powiedzieć, Panie Boże, oto woda. Ta woda się odbije od tej studzienki, która wywala od spodu. Dlaczego powiedziałem tak o Monsterze i Tigerze? Bo nie mogę patrzeć, jak niektórzy się wykańczają. Mieliśmy lekarza w Lechii Gdańsk, kiedy trenowałem. Prawdziwego ze zdarzenia lekarza na wyłączność dla ekstraklasowego klubu Lechia Gdańsk. Mieliśmy zakaz picia energetyków. Jak nie mogli nas przekonać, powiedzieli nam, że są badania, które potwierdzają, że energetyki działają na bezpłodność. W sensie pogłębiają problem bezpłodności. W przypadku mężczyzn nawet temat erekcji. I są na to badania. Dlatego powiedziałem o tym, bo chcę czasami przemycić między czymś duchowym jakąś wskazówkę taką fizyczną, żeby się można było troszeczkę oszczędzać. Najlepiej jak z ranka kawka Monsterek wjeżdża i jeszcze jak widzę papierosek u niektórych, to się zastanawiam, no chyba łatwiej już z Wisłostrady tam w dół się machnąć. Przynajmniej sekcja będzie łatwiejsza. Organy będą być może do rozróżnienia. A tak to tam wszystko już zmiętolone. Więc dla waszego dobra, dla waszego dobra. Więc w Daniela 1 od 3 do 15, mam nadzieję, że nie odejdziecie znowu w church. W Daniela 1 od 3 do 15, ja was kocham, jest napisane i rozkazał król przełożonemu nad sługami dworskimi sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Werset 7 wprowadza zmianę imion. Werset 8. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój,
Zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy rzekł Daniel do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, zrób próbę nad swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Musimy zrozumieć tu duchowy obraz tego, co jest powiedziane. Nie wszystko, co wygląda dobrze, wpłynie właściwie na twoje zdrowie. Musisz pilnować się, czym się karmisz, bo jeżeli jesz 5 posiłków dziennie i 4 dobrze, 4 źle, a 1 dobrze, to nie możesz oczekiwać od tego dobrego, że zrobi robotę. I kiedy my żyjemy w duchu i karmimy się, to musimy zrozumieć, że jeżeli trujemy się 8 na 10 i te 2 na 10 przyjmiemy zdrowe jedzenie, to jest zdominowane przez truciznę. I my w duchu się karmimy. Głównym składnikiem karmienia się w duchu jest informacja / słowo. Informacja, czyli słowo, które do nas dociera, kreuje jedzenie do naszego wnętrza. Jeżeli karmisz się ciągle informacjami, które wprowadzają strach i zamęt, będziesz człowiekiem pełnym strachu i zamętu. Widziałem kiedyś z daleka idącego chłopca, nie nawet chłopaka, chłopczyka. Ja nie wiem, on nie miał 12 lat na bank. Szedł jak gangster. Szedł tak. Przez dzielnię. I im bliżej do mnie podchodził, tym bardziej widziałem, że niesie jakąś budę na plecach. Okazało się, że to jest głośnik takiej wielkości Bluetooth. I tam raper mówi, idę przez dzielnię, walę wszystkich w gębę. Rap wymyśliłem teraz. Ale chodzi o treść. Wiecie, polski rap to albo marihuana, albo blok, albo ściana, butelka. To tam jest w miarę w tym obszarze. Jest kilku kreatywnych, ale generalnie jest prostota tam zachowana. Program Sebix, krawężnik. Pięta musi dotykać krawężnika, nie możesz oderwać. Portalion, szoksy i jazda. Więc on się na tym wychowuje. On tego słucha i on tak chodzi, bo ta informacja go kształtuje. Idę po dzielni, leję w gębę. To jest jego przekaz. I pamiętam, że ja musiałem się zawijać z chodnika. Bo gościu dominuje, bo tak mu jego autor w głośniku JBL-a tak go nakręcił. Ale często zmieniam fryzjerów, bardziej to są panie, fryzjerki. Ja wiem, która czyta Roman Sidła. Ona wygląda jak przesiąknięta literaturą o tematyce romantycznej. I no, wyczujesz, czym się karmią. Wiesz, którzy wierzą w reinkarnację. Komar, o, może to mój przyjaciel. Informacja cię kształtuje, cię karmi. Wiecie, że badania mówią, nie mam liczb, bo tego nie przygotowałem, ale miałem kiedyś to przygotowane. Ktoś, kto ma taki zeszyt z notatek, to może z zeszłego roku coś wygrzebie. Mówiłem o tym, że naukowcy policzyli, że w bardzo, bardzo, bardzo kilkudziesięciokrotnie jest przebodźcowanie w ludziach, którzy żyją dzisiaj w czasach XXI wieku, jest policzone, jaki rozmiar informacji, ile treści może dziennie wpłynąć do umysłu człowieka, do mózgu. Jest policzone, że tą górną granicę
Szary obywatel jest bombardowany kilkudziesięciokrotnie bardziej niż górna granica bezpieczeństwa. Nie ci, którzy pracują w mediach lub słuchają ciągle telewizora. Normalny, przeciętny obywatel. Wpływa przez co? Przez oko i przez ucho. Jesteśmy bombardowani przez informacje. Teraz pomyśl sobie, gdyby zbadali cię w laboratorium, twoją duchową krew, ile w tobie na wynikach wyjdzie proporcjonalnie Bożej prawdy, a ile trucizny, która do ciebie dociera z zewnątrz. Pomyśl sobie, co by wyszło. I na ile dawkujemy tego, a na ile tego, taki mamy rezultat w swoim życiu. To, co jemy, tak wyglądamy. To, co bierzemy, to, co wkładamy do oczu, do ust, do uszu, to nas kształtuje. I tego nie ominiesz. Ale powiesz, ale ja tego nie chcę. Jeżeli tego nie chcesz, to musisz się od tego odciąć. Nie ma innej możliwości. Słowo jest mocniejsze niż twoje chcenie, niechcenie. Ono wejdzie i wykona pracę. Dlatego siły ciemności bombardują nas przekazem podprogowym od A do Z. Non-stop. Non-stop. I Daniel mówi, okej, to jest fajne, ale król i ten stół i to jedzenie to Babilon. I mimo, że to wygląda atrakcyjnie i mimo, że to wygląda zdrowo, oni nie mieli nafaszerowane chemią. Ale dlatego, że pochodzi to od Babilonu, a więc jest nieczyste. Ja tego nie biorę, mówi. Daj mi 10 dni i zobaczysz różnicę. I wziął coś, co nie było skalane. Bezbożnym systemem. Wziął inną dietę. Wziął to, co reprezentuje słowo. To, co reprezentuje Bożą prawdę. I co się stało? Po 10 dniach. Teraz w domu przeczytajcie, bo ja zacząłem od wersetu trzeciego, a tam jest jeszcze werset pierwszy i drugi. Oni naciągnęli najzdrowszych, najbystrzejszych z najbystrzejszych i z tych wszystkich najlepszych zrobili kilka stanowisk na stołówce i król ich utrzymywał swoją dietą przez 3 lata. Po co? Bo król powiedział, 3 lata będę ich przygotowywał, żeby mi służyli. To myślisz, że on ich źle miał przygotować? Myślisz, że on tam szkodował pieniędzy i miał budżet ograniczony? Dał im topkę. I ci najlepsi, najlepiej zbudowani, najbystrzejsi, po 10 dniach zostali w tyle odstawieni przez Daniela i ekipę. 10 dni innej diety i widzisz inaczej. 10 dni i jesteś jak po odtruciu. I wiesz, co się skończyło później? Bo z tego to można wyciągnąć 5 nowskuli z tego rozdziału. Ale jest tylko jedną rzecz dotknę. Napisane jest, że Daniel przerastał tych najlepszych z Babilonu 10-krotnie. Ilokrotnie? O, a to ciekawe. Zjechał konkurencję 10-krotnie. Był 10 razy szybszy, bystrzejszy, mądrzejszy. Ale to, czego dokonał, co zmiotło system, jest napisane, że kiedy król miał sen i obudził się zaniepokojony, zwołał wszystkich magów. Magowie w tamtych czasach to nie jest pan Jacek w TVN-ie o 23, który ci głupoty opowiada, tylko magowie w tamtych czasach to czarna, ciemna magia i oni naprawdę w duchu widzieli. I król zwołuje tych magów i mówi, miałem sen. Powiedzcie mi, jak mi nie powiecie, to ja was wszystkich podbrzytwę. O kurczę, panie, to żeś się rozszalał. I wtedy mówią mu tak. Nie ma człowieka na ziemi, posłuchajcie tego,
Powiedzieli mu tak, w domu możecie to przeczytać. Nie ma człowieka na ziemi, który by spełnił twoją prośbę. Jest to niemożliwe sięgnąć w taką głębinę duchową. Zamknięty obszar, nie dojdziemy tam. Wszystkich, król mówi, pod młotek. Wśród wszystkich jest i Daniel. I Daniel mówi do swojego przełożonego, ty, a co się tak zdenerwował król? Pomyśl, jaki spokój goś ma. Jest napisane, że Daniel pyta, a co tak króla rozgniewało? Jesteś pod szubienicą już, mają cię zaraz zakończyć, a ty pytasz, a co tak króla rozgniewało? Widzisz, to jest inny poziom reagowania. Inny poziom myślenia. I mówi, wiesz co, weź przekaż królowi, że ja mu powiem, co mu się śniło. Nie co oznacza jego sen, który on mi powie. Ja mu powiem, co mu się śniło. Bo wejdę w ducha i Bóg mi otworzy film sprzed 12 godzin. Przeniosę się na chwilę i on mi to pokaże. I jest napisane, że Daniel usilnie błagał Pana. O, jeżeli to wola Pana, to nie musi usilnie. Mógł rozłożyć ręce. Znowu usilnie, znowu napieranie, znowu mocno. Znowu głód, znowu pragnienie, znowu desperacja. Jest napisane, że usilnie błagał Pana, aby ten mu objawił. Ej, gdybyś mógł się cofnąć w czasie i wiedziałbyś, pewnie byś podpowiedział, Daniel, on i tak ci powie. Widzisz, Boży plan idzie, ale to nie oznacza, że ty biernie stoisz na taśmie. Boży plan idzie, a ty w nim aktywnie uczestniczysz. A co czyni w cudzysłowie energiczna modlitwa? Co czyni żarliwa modlitwa? Co czyni zdesperowana modlitwa? Ona wyostrza obraz tego, co Bóg czyni w danym momencie. Bo ty musisz to widzieć. To, że plan się toczy, to jedno, ale to, że ty siedzisz osadzony na tym planie, zakorzeniony w Bożym planie, to jest inna historia. Bo ty możesz myśleć, że Bóg jest miłością, możesz nauczyć się na kursach, że Bóg jest twoją opoką i twierdzą, ale jak się zatrzęsie, a fale podniosą, to rzeczywistość się zweryfikuje, czy jeszcze w ogóle pamiętasz, że takie coś było. A więc Daniel mówi, to jest moja dieta. Kościele, musisz rozpoznać, każdy z nas potrzebuje rozpoznać, co jest tym tłuszczem, który nie jest dla naszego życia. Musisz zobaczyć, co jest tym tłuszczem królewskiego atrakcyjnego stołu, co wygląda atrakcyjnie, przyjemnie, zdrowo, a prowadzi cię niestety w innym kierunku, niż jest to zaplanowane. Co to jest? Musisz się zastanowić. Musisz się zastanowić, co to jest, a więc higiena. Co by się stało, gdybyś nie mył rąk, w ogóle się nie mył, nie mył zębów i pocierał regularnie oczy? Pomyśl sobie o tym procesie. Zero szałerka, nic, bez prysznica, bez mycia rąk, bez mycia zębów i trzy oczy, non stop, trzy je miesiącami. Możemy licytować, co pierwsze ci będzie odpadało. Będzie zadyma, będzie źle, bez oczyszczenia się nie będzie dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak ja wracam po czymś, gdzie się spociłem, na przykład wracam w te upały odbierając dzieci z przedszkola, Dawid mi jeszcze rzuci piłkę, chwilę mówi, pokop ze mną, ja później z nim coś 10-15 minut porobię i jak mam jechać na środową modlitwę lub liderskie lub cokolwiek innego, lub nawet nie do kościoła, ale gdzieś do ludzi, ja muszę się najpierw umyć. Ja po prostu nie potrafię się na brudnego nałożyć czystych ubrań. No jest tragedia. Dla mnie prywatnie to jest jakiś dramat. I jak my chcemy w swoim życiu nową szatę namaszczenia, płaszcz Bożej obecności, musimy wejść w nowy poziom oczyszczenia i świętości. Jeżeli chcesz nowy płaszcz Bożej obecności nad swoim życiem, potrzebujesz wejść w nowy poziom uświęcenia, w nowy poziom oczyszczenia, w nowy poziom higieny. I każdy nowy płaszcz poprzedza zobowiązanie
i dyscyplinę w tym zobowiązaniu. Kolejną porcję tłuszczu odcinam od swojego życia. Kolejną porcję potraw, które do dziś były moje, odcinam. Odcinam. Mam zasadę i może z dwa razy, nie wiem, tak strzelam, na pewno to nie było 3-4, może z dwa razy wydarzyło się z powodu pewnych okoliczności, że ja w sobotę przed niedzielą obejrzałem jakiś film. Nigdy. Nie dlatego, że ja muszę przez noc myśleć, co będę głosił, ale dlatego, żeby nieść płaszcz. Ja mogę obejrzeć ten film, Bóg mi nie zabroni. Ja mogę zrobić sobie imprezę do 4 nad ranem. Mogę. Taką Bożą imprezę. Ale czy ja tu wniosę płaszcz Bożej obecności? Wydaje mi się przynajmniej, że może być ten płaszcz troszeczkę zanieczyszczony. Więc nakręca mnie to, że jest więcej i wiem, gdzie nawalam. Wiem, gdzie dalej jest tłuszcz. I wiem, że czeka mnie nowa porcja jarzyny i nowa porcja wody, po którą muszę pójść. I to są wyrzeczenia. I ja wiem, że ja nie mam wyboru, ale to jest walka ze swoją cielesnością. Bo to jest to słynne zdanie, które wybrzmiewa w tym miejscu od lat 4. Jest cena do zapłacenia, jeżeli chcesz Bożej obecności w większym wymiarze i namaszczenia i Jego płaszczu nad twoim życiem. Jest cena. I Catherine Kuhlman powiedziała kiedyś, spojrzała, rozjechała się emocjonalnie całkowicie i mówi: Boża obecność kosztuje mnie to wszystko. Ale kiedy wchodziła, ludzie byli uzdrawiani i wstawali z wózków. Nikt jeszcze nie wstał na grubo, w pełni sparaliżowany z wózka, kiedy się modliłem. Widziałem uzdrowienie z raka. Modliłem się o człowieka, który był żółty, 4 stadium, wypisali do domu, w łóżku czekał na wyrok. Wstał. Modliłem się o ludzi, otworzyły się uszy od urodzenia zamknięte. Modliłem się o człowieka, otworzyły się oczy, które były zamknięte. 100% zamknięte ucho i oko. Modliłem się o bezpłodnych i 9 miesięcy z zegarkiem w ręku. Rodzi. Ale jest tego tak mało. Dzisiaj, gdybym obmodlił chustki, może komuś by pomogło. Ale prawdopodobnie, bo znam siebie, w większości nie. Apostoł, kiedy pomodlił się Paweł o chustki, zanieśli, zadziałało. Mój cień niestety dzisiaj nie uzdrowi chorego. Ale idę po to. Zamierzam tam dotrzeć. Zamierzam tam dotrzeć. Nie jestem fanem jarzyny. Moja cielesność kocha tłuszcz. I w ogóle nie rozmawiamy o jedzeniu. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Rozmawiamy o duchowej rzeczywistości. I potrzebujemy sobie wyznaczyć cele w naszym życiu. Czego chcesz? A więc musimy myć ręce, musimy myć zęby, musimy myć oczy i musimy się obmywać. I ostatnie dwa miejsca w Słowie. 2 Kronik 4,6 mówi: kazał też sporządzić 10 wanien do obmywania i umieścić 5 z prawej, a 5 z lewej strony. Obmywano w nich to, co przygotowano na całopalenie, kadź zaś służyła do obmywania kapłanom. W Ewangelii świętego Jana 13 jest napisane: Jezus myje nogi uczniom. I Piotr się stawia i mówi: nie myj mi, jak ty będziesz mi mył te nogi? Jezus mu odpowiedział: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. W Starym Testamencie Bóg mówi: do obmywania proszę, 10 wanienek. W Nowym Przymierzu Jezus mówi: muszę cię obmyć. W objawieniu świętego Jana w Apokalipsie wyprali swoje szaty w krwi baranka. Świętość w Starym Testamencie
obmywanie na przełomie starego z nowym i nowy na apokalipsie. Od A do Z. Wyścig i zaproszenie ludu Bożego do większego wymiaru chwały. A więc kiedy żyjesz, wracasz z trudnego czasu w pracy, w służbie, po trudnej rozmowie duszpasterskiej, czego potrzebujesz? Ja już nie mówię teraz, że był dramat, wiecie, taki jakiś kryzys życiowy. Drogi liderze, 30 grup mamy. Wracasz zryty do sypialni po grupie domowej. Wyszli z domu, masz wrażenie, że Hiroshima. Wiesz, co musisz zrobić? Obmyj się duchowo. Oczyść się. Oczyść się. Ja po wielu spotkaniach, w szczególności trudnych rozmowach, w szczególności po konfrontacjach, w których aż iskrzy. Ja szukam miejsca, w którym nikogo nie ma. Ja nie ogłaszam wszystkim, o, będę obmywał. Nie, po prostu szukam swojego miejsca. Czasami to się dzieje od razu po, czasami 2 godziny później, a czasami dopiero w nocy, kiedy wrócę do domu. Panie, co to w ogóle się wydarzyło? I co robię w Bożej obecności? Co robię w Jego obecności? Obmywam się. Zanim się przyodzieję, muszę się obmyć. Dlatego przed każdym spotkaniem, w szczególności przed This is our time, Jacob z domu wychodzi. Loguje się w hotelu, gdzie jest odcinka i marynata. Marynata. Marynujesz się. Marynujesz. Fokusujesz na to jedno uderzenie. Na te 2 konkretne dni. Pełen fokus. Pełne skupienie, aby uderzyć w 10. Nie ma miejsca na 9 na This is our time. To musi być dycha. Dlatego pilnujesz. Dlatego apostołowie, kiedy zobaczyli, że już nie wyrabiają ze służbą słowa, powiedzieli, potrzeba nam ludzi, diakonów, którzy zajmą się stołami, abyśmy mogli w pełni zająć się służbą. Dlaczego? Bo byli przebodźcowani. Ich umysł był tu widelec, tu nóż. Obrazowo mówię. Tu widelec, tu nóż, tu organizacja, tu to, tu tamto. I tak mówię do ludzi, którzy są teraz w służbie i idą powyżej. Jest moment, w którym zawsze musisz być człowiek orkiestra, ale nie możesz w nim pozostać. Zawsze na początkach jest tak samo. Kluczem otwierasz spotkanie, na którym grasz, po którym to głosisz, po którym to sprzątasz i zamykasz. Jeszcze ogłoszenia robisz. To jest normalne. Każdy, kto rozpoczyna coś mocnego, tak zaczyna. Człowiek orkiestra. Jeżeli ktoś ma malowany tako czerwony dywan, to ja nie wiem, jak to się skończy. Nie nauczysz się rzeczywistości. Ja pamiętam, że wszystko od A do Z w mojej służbie było robione na początku. Wszystko. Myślicie, że my mieliśmy od zawsze social media? Wiecie, kto był social media dyrektor? Jakub Kamiński. O godzinie 17 zaczynała się ewangelizacja w Gdyni Arenie, a ja o 15 na Facebooku planowałem posty, które będą się wyświetlać co chwilę. O, jesteście już w trasie, super. Dajcie znać, skąd jedziecie. Pozdrawiamy. Media team. W czasie rozpoczęcia na 17 zaplanowałem. Rozpoczynamy. Po spotkaniu post zaplanowany. Cóż za czas? Rozumiesz? Przed spotkaniem piszę post. Cóż za czas? To było coś potężnego. Bóg nawiedził to miejsce. Dlaczego? Bo jesteś człowiek orkiestra. Przychodzisz na salę, patrzysz, chłop od świateł. W tamtych czasach to drobne płaciliśmy za światła. 12300, pamiętam pierwszą fakturę za światła. Nigdy ich nie zapomnę. Myślałem, że to jest kosmos. 12300. Za 12300 to my teraz byśmy chcieli mieć faktury na This is our time. To jest inna historia. I pamiętam, jak wchodzę sprawdzić, co się dzieje. Chłop sobie od świateł w czasie próby jakiś czerwonym se rzucił w tle tylko. Ja przychodzę do gościa, gość nie wie, kim ja jestem. Ja mówię, panie, to będzie się tak świeciło tutaj cały event. Ja mówię, ja 12300 zapłaciłem za te światła, żebyś pan se na fajkę chodził i czerwone na ścianę dał. To ma migać, stary. To ma chodzić. I później wychodzisz, głosisz, to się wszystko udaje. To pan ma w tym łaskę. Później se planujesz podróż, później wypłacasz to komuś za obiad, komuś za to, za paliwo. Człowiek orkiestra. I w pewnym momencie pan mówi, stop! Odetnij to i to i to, bo się człowieku zarypiesz. I przyjeżdżając do Warszawy, pan mówi, kadra, módl się o kadrę, módl się o ludzi.
Pamiętam, jak się modliłem o ludzi. Dwie historie wam powiem. Modlę się o chłopa, mówię: Panie, daj mi typa z pianinem Nord Stage 3, z MacBookiem, który rozumie Ableton. Takiego typa potrzebuję. I mogłem tak wymienić dziesiątki historii osób, które tutaj siedzą. Jak Bóg tworzył ten zespół. Ale po co jest to wszystko? Po co jest to wszystko? Po co te zawodzie? Po co ten budynek? Po co ta impreza cała? Po co te zmagania? Abyśmy mogli mieć miejsce na 10 lat, na wyłączność, w którym będziemy mogli bez żadnych rozpraszaczy, bez żadnych pozwoleń, błagań o litość, mogli robić to, do czego Bóg nas powołał na 55 pomieszczeniach, tak jak to ma być, a nie, że za firankami mleko tam leży do kawiarni. To musi być zrobione pro. To musi być zrobione tak, jak ma być. Po co to wszystko? Nie budujemy murów. Tworzymy przestrzeń dla Bożej obecności. To jest to, co robimy. I ostatni fragment. Dajcie mi 2 minuty i przechodzimy do modlitwy. Może zespół już się zakatapultować. Efezjan 5:3-4. A nierząd i wszelką nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspomniane. Jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej niech będzie dziękczynienie. Chciałbym uderzyć w jedną rzecz z tej listy. Błazeńską mowę. Pitolenie. Wiecie, nam chrześcijanom często się język obsuwa. Ja nie mówię o przekleństwach. Ja nie mówię o teraz głupich, seksualnych żartach. Ja nie o tym mówię. Nie mówię o takich oczywistych rzeczach. Ja mówię o takim... I wiecie, i każdemu się zdarza i każdy musi mieć ujście, kiedy siądzie z kumplami, z koleżankami i po prostu pogada. Ale nie może być, że z naszych ust po prostu chlew się wylewa non-stop. Ciągle tylko... Ciągłe rozrzucanie gnoju na lewo, na prawo. Sprośne żarciki, głupotki, podteksty. Ciągle, wiecie, i żeby nie było, że zaraz będziemy, wiecie, w jaskini, w szacie siedzieć i czekać na Pana. Ale żeby nie było z ekstremu do ekstremu. Ale nie może być ciągle błazenada. Nie może być ciągle wzywanie na daremno Pana Jezusa. Nie może być ciągle na daremno wzywanie Pana Boga. Musimy się troszeczkę powściągnąć w tym języku. To jest jedna z rzeczy, którą pokazuje nam Słowo, jeżeli chcemy zobaczyć więcej chwały. Musimy okiełznać język. Pomijam już oczywistość. W tym kościele jest zakaz, ban jest na ploty, obgadywanie, podkręcanie, obranie tyłka pastorowi. To już jest dawno zakazane. Ale ja mówię o takim, wiecie... I później tym samym językiem ty chcesz prorokować. To będziesz prorokował... Nie będziesz wiedział, że prorokujesz do faceta i powiesz, Bóg ma dla ciebie męża. Musisz być bystry, musisz być czujny, musisz być ostry w widzeniu, musisz mieć wyostrzoną perspektywę, musisz się powściągnąć. Chcesz iść więcej, chcesz iść dalej, chcesz być brzytwa? Come on. Dieta, duchowa dieta, higiena, zęby, oczy, uszy, to co jesz, to co patrzysz, to co słuchasz. To musi być obmyte. Ręce. Co dotykasz tymi rękoma? Co robisz tymi rękoma? Czy to służy Panu? Czy to się podoba Bogu? To musi być czyste. A więc chcemy więcej chwały. Powstajmy, Kościele. Halleluja. Jezus, ja jestem nakręcony bardzo. Chciałbym, żebyście zamknęli oczy. Chciałbym wam podzielić się moim pragnieniem, które wierzę jest sensowne. Jako wolni ludzie macie prawo powiedzieć, że się z tym nie zgadzacie. Ale czemu każda niedziela nie może być konferencją? Mam na myśli oczekiwania. Ludzie przychodzą na konferencję, są naładowani. Ale przyjdź na tygodniową modlitwę w tygodniu. Poziom oczekiwania...
Wiecie jak to jest. Wiecie, jesteśmy ludźmi. Się motywujemy na wielkie boom, na wielkie wow, a tak na spotkanie, takie, o, środa, modlitwa. Serio? Czy chcemy doprowadzić do tego, że będziemy się zjeżdżać ze wszelkich zakamarków Warszawy i przychodzić na zasadzie takiej, o, pomodlimy się sobie, dzięki Ci Jezu, w sumie nie wiem za co, ale tak się zaczyna. A co gdybyśmy wprowadzili taką atmosferę w naszych sercach, która nie zaczyna się od zewnątrz, ale od wewnątrz, bo tu nie chodzi o zrobienie show dla samego show, że będziemy wyglądać na duchowych, bo się nauczymy podnosić ręce na uwielbienie i podskakiwać. Nie, nie. Ale co będzie, jeżeli nastawilibyśmy się, najczęściej takie namowy działają na tydzień, dwa max, ale co by było, gdybyśmy nastawili się, że co niedzielę ściągamy niebo na ziemię. Nieważne jak się czuję, nieważne jaki dostałem telefon, nieważne co z moim kredytem, nieważne jak wygląda ten pasek, to akurat do mnie się tyczy. Ja stanę i uwielbię go tak samo. Ja stanę i uwielbię go tak samo. Jak? Pragnąc. Jak? Łaknąc. Jak? Gorliwie się modląc. Jak? Napierając. Jak? Być gwałtownikiem. I pomyślcie, gdybyśmy się tak nakręcili. Gdybyśmy weszli w takie miejsce, takiego oczekiwania. Nie tylko, kiedy mam powiedzieć świadectwo, nie tylko wtedy, kiedy mianowano mnie liderem, nie tylko wtedy, kiedy prowadzę uwielbienie, nie tylko wtedy, kiedy mam impuls dodatkowy zewnętrzny, ale za każdym jednym razem, kiedy zgromadzam się z Kościołem, chcę doświadczyć bomby z góry. Wiecie, ci z Was, którzy usługują, wiecie, że się łatwiej zmobilizować, kiedy się służy, niż kiedy się nie służy. Wiecie, to nie jest tajemnica i to nie jest wielkie... O, wiecie, wow. Ci, którzy niby wprowadzają. Pewnie sobie przypomnieli za trzy, że wprowadzają. Wiecie, że ci, którzy tu wprowadzają, oni tym żyją czasami przez 3-4 dni? Niektórzy nawet przez tydzień noszą to w sobie. Niektórzy potrafią na 2 godziny przed nabożeństwem przyjechać do kościoła, żeby schować się gdzieś w kącie i przygotować swoje serce na te 3 minuty tutaj wejścia. Ale wystarczy, że tydzień później tego nie robisz, tak hipotetycznie. A, już tak. A co by było, gdyby każdy z Was miał stanąć tu w niedzielę i zapowiedzieć? Niektórzy by zeszli na zawał tylko stając tu, bez mówienia. Uhonorujmy każdy moment. Zapowiadanie uwielbienia, pierwsza pieśń, to nie jest dopijanie kawy. Wejdźmy do uwielbienia. Stajmy gotowi. Pomyśl sobie, jak się zaczyna uwielbienie, jak stoisz tutaj, na przykład dzisiaj Wika stała na środku. Pomyśl sobie, że jesteś Wika. Masz 900 metrów kwadratowych przed sobą i widzisz 30 osób, bo wiesz, że 200 na zewnątrz siorbie latem. To teraz nie wiem, zwracać się do pojedynczo po imieniu, czy udawać, że jest Kościół, czy zacząć 10 po, no nie, no bo jak zaczniemy 10 po, to następne 20. Pomyślmy, żebyśmy zaczęli kreować te momentum oczekiwania na Boże działanie. Kreować to miejsce wielkiego Bożego oczekiwania. Kiedy przychodzi ta osoba, która tu zapowiada, to nie traktować to jako, wiecie, reklama między odcinkami, między moim filmem. Jak APA by mi reklamowali. Nie! Spróbuj się utożsamić z tą osobą. Jeżeli widzisz, że sobie nie radzi ze stresem, niesie ją stres, niesie go obciążenie. Wesprzyj go w modlitwie teraz, Panie. Ja się o nią modlę, ja się o niego wstawiam. Kiedy zespół stoi, jesteś domownikiem i widzisz, że połowa to nówka, w takiej kombinacji być może jeszcze nie było, come on, hallelujah, pokaż im słowa zachęty. A nie, głowa w podłogę, Jerzy, szukasz. Nie wiadomo, oni nie wiedzą, czy ty jesteś z nimi, czy nie z nimi. Ale pokaż im, że idziemy do przodu, że jedziemy razem. Że robimy to wszystko razem. Po co? Żeby zgubić wszelkie rozpraszacze. Po co? Żeby ustanowić ten jeden cel. Jaki? Oczekiwania. Na co? Na Jego działanie. Po co? Bo tylko On nas nasyci. I powiedz sobie, jak stworzymy taki kościół. Możesz w ciemno wywiesić ogłoszenie. Wpadnij, przerobi cię jak w pralce wyjdziesz. Zmieniony. Po prostu do kotła, do betoniary cię wrzucą. Bożej obecności. Saul miał złe motywacje, ale jak wpadł do obozu proroczego, padł na glebę, leżał, bo Boża obecność go zmiotła. I my potrzebujemy tego. My potrzebujemy sprowadzać Bożą obecność przez nasze serca, przez naszą desperację, przez nasze oczekiwania. Potrzebujemy Bożej obecności. Amen? Hallelujah. Powiedz z wiarą. Amen. 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 Potrzebujemy Ciebie, Panie.
Zacznijmy się modlić swoimi słowami teraz. Zacznijmy pobudzać determinację w swoim wnętrzu. Zacznijmy pobudzać pragnienie, gorliwość, modlitwę, która czegoś, Panie, robi w nas miejsce na Twoje poruszenie, Panie. My potrzebujemy Ciebie, Panie. My potrzebujemy, my chcemy Ciebie. Wodo żywa, chlebie życia. My nie jesteśmy w stanie zadowolić się niczym z tego świata. Żaden samochód, żadne pieniądze, żadne domy, żadne rzeczy, żadne wakacje, żadna praca, nic nie są w stanie włożyć w nasze wnętrza satysfakcji, Panie. Potrzebujemy Ciebie. No, w church pragnie Ciebie, Panie. My potrzebujemy Ciebie, Panie. Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś naszym powietrzem, naszym chlebem, naszą wodą, naszym światłem, Panie. Potrzebujemy Ciebie, aby egzystować. Potrzebujemy Ciebie, aby płonąć. Potrzebujemy Ciebie, aby oddychać. Potrzebujemy Ciebie, aby widzieć ostro. Potrzebujemy Ciebie, aby podejmować mądre decyzje. Potrzebujemy Ciebie, aby mieć miłość. Potrzebujemy Ciebie. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Potrzebujemy Ciebie. Panie, pomóż nam oczyścić nasz język. Pomóż oczyścić, Panie, błazeńską mowę z Kościoła, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Mało nam. Mało nam. Mało nam. Mało nam. Chcemy Ciebie, Duchu Święty. Chcemy Ciebie, Duchu Święty. Wszystkim nam brakuje, Panie. Więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie, Panie. Jesus. Jeżeli jesteś zdesperowany i chcesz okazać tą desperację, przyjdź do przodu. Jeżeli jesteś osobą zdesperowaną, oh Jesus, ajajaj, jestem gotowy się spocić, jestem gotowy się zalać łzami. Chcę tego, chcę tego. Nie dbam o to. Może nałożyłam dziś krótką sukienkę, trudno, wyrypię się pod Bożą mocą, ktoś mnie nakryje. Nie martw się tym. Ogarniemy. Chcemy Bożej obecności. Chcemy Bożej obecności. Chcemy Bożej obecności. Chcemy Bożej obecności, Jezus. Zabierz nas w ten wir, Panie. Pociągnij nas, Panie. Tak, Panie. Wciąż więcej Ciebie chcę. Jezus. I miłości Twej. Ciągle więcej chcę. Nie opuszczę Cię. Wciąż swoje śpiewamy.
nawet teraz, Panie, wylej na nas swoją rzekę, Panie. Wylej swego ducha, Panie, na każde pragnące ciało, na każde spragnione serce. Jesteś święty. Jesteś święty. On tu jest. Nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia,
a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.